Wow, gdzie jesteśmy? Tu nic nie ma. Prawda, ale my to zmienimy. Świetny plan. Do dzieła. Mam czerwoną farbę, a ja zieloną. Gotowa? Zaczynamy. Jaki ładny odcień czerwieni. Taki wyrazisty. Tak, ale zieleń mi się kojarzy z lasem i świeżym powietrzem. Razem przypominają mi święta. Emily, niechcący, wybacz. Nic z wybaczenia, a masz. Jak śmiesz. Maznęłam się przez przypadek. O, kpisz ze mnie? Ja też tak potrafię. Tym razem przesadziłaś. Doigrałaś się. Nie, to ty się doigrałaś. A to co? Gdzie jesteśmy? Co z farbami? Dzień dobry. Witam w wyzwaniu artystycznym. Wprowadzę zmiany, dobrze? Wow. Poczułam się bardzo bogata. A ja jak jakaś biedaczka. Czy to aby nie pomyłka? Nie. Niech pomyślę. Żyrafa. Tak, kocham żyrafy. Są śliczne. Nie, zmieniłam zdanie. Wolę wilkołaka. No, ale to on jest straszny. Cóż, macie rację. A może małego kiciusia? To lepsze niż wilkołak. Kotki są słodkie. To prawda. Zaczynajcie. Muszę narysować śliczne kociątko. Wow, Mandy się wysila przy rysowaniu. Żałosne. Małe uszka? Zaraz, nie udało się. Bez nadzieja. Zaczyna od nowa? Wow, szkoda mi jej. Który jest lepszy? Żaden, są do niczego. Spokojnie, głęboki oddech. Zacznę od nowa. Zrobię burzę mózgów. Mam narysować kota. Zaraz, co to? Chodź tu, koteczku. Niech ci się przyjrzę. Ona ma prawdziwego kota. Już wiem, co narysować. Najpierw poprawię napisane słowo cat. Zamienię ten napis w śliczne kociątko. Z C zrobiłam ogonek i dorysowałam paluszki. Teraz reszta tułowia i główka. Potem śliczny mały nosek i pyszczek. Mój kotek będzie w paski. Uwielbiam pasiaste kotki, małe tygryski. Super, zamaluję je, żeby były widoczne. Każdy kotek ma wąsy. Temu też dorysuję. No, proszę pani. No dobrze, co narysowałyście? O, Emily ma koteczka, jaki on śliczny. No tak, zapomniałam o uczuleniu. Ładny kotek. O, Mandy, narysowałaś piękny obrazek. Świetnie ci poszło w tej rundzie. To znaczy, że ją wygrywam? Hurra! Cóż, przynajmniej ja mam kotka. Łapy precz, jest tylko mój. No dobrze, ale to ja wygrałam. Punkty dla mnie. W następnej rundzie rysujemy jednorożce i kolory. Jednorożce są super. Odsłońcie pokrywy. Zaraz, poczekaj chwilę. A może się wymienimy? Fajny pomysł, co? Jasne, czemu nie? Już, teraz sprawdźmy, co jest pod spodem. Odkrywam. Super, mam flamastry. Lubię nimi rysować. Ja mam farby, świetnie. Uwielbiam malować. Co? Farby mogły być moje? Niesprawiedliwe. Co ja na to poradzę? Jest jak jest. Też uwielbiam malować. Coś nieważne. Pokoloruję róg na czerwono, bo to mój ulubiony kolor. Super, mam nawet specjalną gąbkę do malowania. Nabiorę na nią wszystkie kolory, bo jednorożce uwielbiają tęczę. Bardzo ładnie. W dodatku mam ten świetny szablon. Położę szablon na obrazku i zacznę malować. Przeciągnę gąbkę z farbą po tym szablonie. O, co za kolory. Jakie one wyraziste. Gotowe. Jeszcze jedna kreska i ja też. Dobrze, pokażcie swoje prace. O, pięknie. Widzę, że postawiłyście na tęczę. No właśnie, Emily narysowała podobną do mojej. Cóż, to świetnie. Dobrze wykonałaś zadanie. Mandy, a co u ciebie? A, no tak, też masz tęczę, ale wcale nie pasuje. Emily wygrywa tę rundę. Gratuluję. Super, skoro oddałaś mi farby, to przyjmij ten obrazek. No dobrze. Co będzie w następnym etapie? Co by tu wybrać? O, czekacie na mnie? Dobrze, a może to? Abrakadabra. A to co? Mamy narysować prezent, czy to, co jest w środku? Poczekajcie chwilę, otworzę to pudełko. Patrzcie, to kolejny prezencik.
Uwielbiam je. Ten na pewno jest dla mnie. Zacznijcie rysować swoje prezenty. Dobrze, bardzo chętnie. Czy aby? Nie jestem pewna, od czego zacząć. Emily zawsze wie, co robi. Nie rozumiem. Narysuję pudełko i... O, jakie brzydkie. Mam dość. Zadzwonię po pomoc w rysowaniu. Jak to? Do kogo dzwoni? I jak jej to pomoże? O, przyjechał kurier z wielkim prezentem. Dziękuję za dostawę. Mandy, to dla ciebie. Dla mnie? Dzięki. Co mam jej oddać w zamian? O, to jest dobre. Proszę, Emily. O, dzięki, ale... Podziękuję. Co? Wyrzuciła i nawet nie zajrzała do środka. Chwileczkę, coś mi przyszło do głowy. Mam flamaster. Zabiorę się do rysowania. Złożyłam kartkę, narysuję tutaj górną część prezentu. Dolna będzie tutaj pod zagięciem. Pokoloruję, żeby prezent nie był ponury. Wstążka i kokardka będą żółte. A pudełko różowe. Róż do wszystkiego pasuje. Na przykład do żółtego. Świetny wybór. Jedna strona gotowa, teraz pokoloruję drugą. Pięknie, teraz wyprostuję kartkę. I narysuję zawartość. To będzie maleńka panda. Każdy lubi tego misia. Byłoby mu smutno bez kolegów. Ma ich mnóstwo, istne pandemonium. Haha, świetny żarcik. Dorysuję serduszka. Pandy nas kochają. Jeszcze kilka tutaj i tutaj. Gotowe, teraz złożę z powrotem. To słodkie, można otwierać i zamykać pudło. Na pewno jej się to spodoba. Emily, spójrz. Ha? O, narysowałaś prezent. Tak, to prezent dla ciebie. Ojej, dzięki. Czekaj, otwiera się? Oret, jest tu pełno maleńkich pand. Jakie słodkie. Ciekawe, co jest w środku. Podobają ci się? Super. Dziewczęta, jak wam poszło? Co tam macie? No tak, wyzwanie. Ojej, Emily, twój prezent się otwiera. W środku są pandy. To laurka od Mandy. A Emily dała mi ten wielki prezent. Jest cały mój. To bardzo miło, ale kupienie prezentu to nie jest żadna sztuka. Zaraz, wygrywam dzięki pandom? Juhu! Nie złoszczę się na Mandy, bo zasłużyła na punkt. Coraz trudniej wymyślać tematy. A? Czy to deszcz? No cóż, oto nasz motyw. Co? Jak mamy rysować na deszczu? A? No tak, słuszna uwaga. Chwileczkę. Proszę, to nam powinno pomóc. Zaraz, czemu ona to wkłada? A co z nami? No dobrze, a teraz... Ojej. Dzieci, nie gońcie balonu, biegnąc w rynsztoku. Mam pomysł, może po prostu narysujecie mnie. No pewnie, poradzimy sobie, to świetna zabawa. Wcale tak nie uważam, muszę zadzwonić. Halo? Co jest? Nie mam zasięgu. Zaraz wracam. Przepraszam, panie malarzu, proszę namalować kobietę w płaszczu przeciwdeszczowym. Dobrze, w płaszczu, mogę to zrobić. Proszę bardzo, a teraz wracam do pracy. Dobrze, że go znalazłam. Hej, Mandy, nie śpi. Spójrz na mój obraz. Ha? Nie spałam. Jasne. Co sądzisz o obrazku od wynajętego artysty? Co? Wow, ja tak nie potrafię. Czy to dozwolone? Co takiego? Emily wynajęła zawodowca? O nie, 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 nie. To niedozwolone w tym wyzwaniu. Ale ja to... Wpadłaś na oszustwie. Coś ci narysuję. Proszę, to dla ciebie, Emily. Podoba ci się? Co to? Przegryw? Co za bzdura. To nie jest śmieszne. Mandy się mądrzy, a jest głupia. Zmarzę to. Zobaczy, kto jest przegrywem. Nie mogę tego zatrzeć. Zaraz. O nie. Głupi żart Mandy. Pomoże mi w tej rundzie. Zamieni literkę R w rysunek. To było zabawne. No, naprawiłam R, teraz ją ozdobię. Połączyłam dolne końce i pokoloruję obydwa pola. Teraz wezmę cienkopis. Narysuję grzywkę i słodką buźkę z profilu. Dorysuję jej nóżki, żeby mogła chodzić. I kalosze na wypadek kałuży. Dorysuję kieszonki i schowane w nich rączki. Włosy będą brązowe, a buciki pomarańczowe. Bardzo ładnie mi wyszło. O, narysuję też deszcz. Błękitne kropeczki wystarczą. Gotowe. To chyba mój najlepszy rysunek. Halo, skończyłam. O, dobrze. Po
Pokażcie swoje prace. Oto pani portret w płaszczu. Podoba się? Co jest? Kiedy to narysowałaś? I jak to zrobiłaś? Nie, tak się z niej wyśmiewałam, że zapomniałam o wyzwaniu. Cóż, Emily wygrywa tę rundę. Gratulacje! Nie smuć się, Mandy. Wspaniale! Tak czy siak, widzę jakieś oczka. Zakryjcie swoje. Następne wyzwanie będzie zabawne. Dobrze. Oto wasze zadanie. Spójrzcie. Tak! Najlepsze ze wszystkich! Uwielbiamy popity! Dzięki temu będzie w sam raz. I nawet mam farby. Fioletowy, do dzieła. Pierwszy rząd gotowy. Co do? Proszę, skończyłam. Ostrożnie. Ha! Wiem, to nie czas na wygłupy. Brian, po co ci to? Za chwilę zobaczysz. Tak jest, to narzędzie. Tak to się robi. Malujemy kropeczki w rzędzie. I następny. I kolejny kolor. Robimy taką małą tęczę. Już prawie gotowe. Teraz pokażę wam magię. Odciskamy, zanim wyschnie. Gina, obczaj to. Tak to się robi. Bardzo dobrze, ale Brian, stworzyłeś prawdziwe arcydzieło. Mówcie mi, król popitów. Dziękuję, dziękuję bardzo. Słodkie, nie? Może wy też spróbujecie. Serce na pewno nie jest trudne. To tylko dwie zagięte linie. Dawno żadnego nie rysowałem. Zacznę od nowa. Jeden łuk tutaj. Fatalnie ci to idzie. Nie umiem narysować równych połówek. Wow. Ale może kratka mi pomoże. Doskonale. Wow. Będę rysował wzdłuż kolejnych kwadracików. Dolna część gotowa. Teraz jeszcze górna. Świetny pomysł. Hej, weź to. Z kilkoma kolorami będzie ładniejsze. Jeszcze kilka. Jak ładnie. Nieźle. Dajmy do oceny. Co za wyjątkowe podejście. A drugie?
zbyt dosłowne jak na mój gust. Myślę, że Matt wygrywa tę rundę. Oh yeah! Gratulacje. Jeszcze chwila. Warto było czekać. Tada! Wygląda całkiem fajnie. Rysowanie chłopaka to banał. Codziennie widzę go w lustrze. Rewelka. No, widzę. Kiedy Stacy się tego nauczyła? Nie mogę tego oddać. Matt, nie ma już czasu. Pokażcie swoje obrazki. Muszę szybko coś wymyślić. Ups. Proszę. Chłopiec. A? Uznajmy, że to chłopiec. Bardzo mi przykro. Zaraz, mogę go lekko poprawić? Dobrze, ale masz minutę. Dziękuję. Te litery posłużą za podstawę. Widzisz? Nabiera kształtów. O, nawet uroczy. Ha, niestraszne mi wyzwania. To arcydzieło. Wow. Dwójka młodych Picassów. Wiedziałam, że się uda. Gdzie moja... Abrakadabra! Oto moja róża! Jak on to zrobił? Fajna sztuczka, wiem! Spójrz, jest prawdziwa! Proszę bardzo, różyczko! Też chcę ją widzieć! Przepiękne płatki! O tak! Tak, słyszę cię bardzo dobrze! Róża przemówiła i od razu mnie natchnęła. Narysuję twoje płatki, mała. Kolory dodadzą im głębi. Patrzcie, jakie wzory. Wygląda niemal jak prawdziwa. Warto było ćwiczyć linie. Genialne w swej prostocie. A teraz cieniujemy. Rysunek będzie jeszcze lepszy. Trochę to potrwa, więc cierpliwości. Trzeba poprawić wszystkie kreski i kropki oraz wypełnić przestrzenie. I gotowe! W samą porę! Pokażcie pracę! Fajne, nie? Muszę pokazać! Mam samą łodyżkę! Cóż, no trudno! Brian! Co? Och, dobra! Weź mój kwiatek, Gino! Dziękuję! Połączę oba w całość! Proszę! Wspaniale! Widać, że się dopełniacie! Obydwoje jesteście zwycięzcami! Tak jakby...
Cieszę się, że tu jestem. Jakie zadania przed nami? Nie spodziewałam się tak pysznej herbatki. Popatrz na to. O, wow, jakie one piękne. Takie kolorowe. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Owszem, patrz, jak ruszają się na wietrze. Przepiękne, zniewalająca uroda. Chyba herbata się zepsuła. Niedobrze mi. No pięknie, o, a tak je chwaliłyśmy. Faktycznie nie farcik. Z czego się pani śmieje? Pani też się oberwało. Co? Co ty mówisz? O, mój, no tak, piłam z tego kubka. Rany, Julek, to w sumie zabawne. Co panią tak bawi? Te dwa kubska. Chwileczkę. Mam świetny pomysł. Nie, to płótno się nie nada. Proszę, tak będzie znacznie lepiej. Chyba. Teraz potrzebuję kredy. Najpierw napiszę dwójeczkę, bo to moja inspiracja. I jeszcze jedną dwójkę. Podwójna dwójeczka. I na tym będę bazować. Tutaj dorysuję falę i prostą kreskę. A tu dodam piórka. To będzie skrzydło. Nie zapominajmy o oczku. Jeszcze dzióbek? Każdy takie ma. Pora na sztuczkę z kredą. Cieniowanie. Fuj, obrzydliwe. Czemu mnie to spotkało? I obrazek już gotowy. Spójrz na moje dzieło. Wierzę, że pięknie ujęłam papugi. O kurczę, to piękne. Co? Nie! To chyba jakieś żarty. Ach, jaki piękny ogród. O, jabłko prosto z drzewa. Wszystkie aż się proszą, żeby je zebrać. Hej, widzisz to, co ja? Jaka śliczniutka. Pachnie przepysznie i słodko. O, red. Nie do wiary, co za piękna kompozycja. O, mamo, te kwiaty otaczają lustro. Wow, cudnie. Podobają jej się te kwiaty. Niemożliwe. Zerknę jeszcze raz. To nie ja, prawda? Stałam się młodsza? Ach, kiedyś byłam taka piękna. To magiczne lustro, prawda? Nie wiem. O, ale właśnie poczułam wielkie natchnienie. Dokąd ona idzie? Nieważne. Spojrzę w swoje lusterko. Od czego zacząć? Będziesz mnie malować? Dobrze, chwileczkę. Mogę lepiej, serio. O tak, tego właśnie chcę. Muśnięcie tutaj i tutaj. Tak. Tak, namaluj mnie jak swoje francuski, czy coś. Co za wspaniały dzień. Tak, świetna z ciebie muza, babciu. Może powinnam ujędrnić swoją skórę. Ha? No, co to? Czego chcesz? Skończyłaś? Dobrze. Proszę, babciu, oto skończony portret. Co? Nie widziałeś mojego odbicia? Chwileczkę. Idź sobie, potrzebuję przestrzeni, sio. Dobrze, babciu, zostań tu. Muszę tylko zdjąć pomiary. Co? Co ty robisz? Mam. Teraz wystarczy przyłożyć pięść do płótna. Szybko odrysuję knykcie. Świetnie. Teraz parę istotnych szczegółów. Jak na przykład mały zawijasek. Rysujemy dalej, a potem dodamy też małą kokardkę. Jeszcze kilka loczków. Pora na oczy. Oczywiście dwoje. W porządku. Dorysuję brwi i zajmę się nosem. Jeszcze kilka serduszek i teraz pora na kolor. Najpierw żółty. Będzie blondyneczką jak w odbiciu. Oczy zrobię na niebiesko, bo pasują do blond włosów. Kokardka będzie czerwona, ślicznie. Usta będą takie jak kokardka. Jeszcze domaluję rumiane policzki. Nie zapomnijmy pomalować serduszek. Aha, gotowe. Hej, babciu, skończyłam twój portret. Słuchaj, bo nie będę powtarzać. Weź portret i zanieś babci. Myśli, że tak wygląda. Wymień go na lustro. Dobrze, zanieś to. Dalej, w drogę. Cześć, babciu, oto nowy portret. O, rety, bardzo dziękuję. Dam ci go, jeśli dasz mi lustro. Mam oddać lustro? Sama nie wiem. O, nie wiem, czy się uda. Potrzebuję tego lustra. No, dobrze, możemy się wymienić. Hej, mam lustro, które Sorka prosiła. Tak, dziękuję bardzo. O. Co u licha? Ja tak wyglądam? Mam taki świński ryjek? O.
Umiecie narysować kota? Piszcie w komentarzach. Na naszym kanale znajdziecie więcej fajnych odcinków, takich jak ten.